Minęły już ponad 2 miesiące, od kiedy musieli uciekać z własnego kraju przed wojną. Ich nowym domem stała się Sobótka. Wielu uchodźców z Ukrainy przebywa na terenie powiatu wrocławskiego, dlatego zarząd postanowił zorganizować pierwszy polsko-ukraiński piknik integracyjny, po to, aby zarówno mieszkańcy Sobótki, jak i ci, którzy tutaj przyjechali, mogli spędzić trochę czasu razem. My jako powiat wrocławski staramy się pomagać jak tylko potrafimy dla uchodźców z Ukrainy, dlatego też postanowiliśmy zorganizować ten piknik, tak zwany wkład do tego garka, czyli to, co panie dzisiaj przygotowały, własnym sumtem jako zarząd staraliśmy się zakupić. Cały dochód dzisiejszego pikniku będzie przeznaczony dla tych pań z Ukrainy. Jest okres taki wiosenno-wakacyjny już, w związku z tym jest potrzeba zakupu takich butów letnich, zakupu ubrań letnich, bo w momencie, kiedy oni dotarli do nas, był początek marca, więc ta pogoda była zupełnie inna, więc ci uchodźcy przyjechali do nas w kurtkach zimowych, butach zimowych, jeśli w ogóle takie posiadali. Świetny pomysł, jesteśmy bardzo pozytywnie zaskoczeni. Fajnie, że i uchodźcy, i ta część ukraińska, i nawet z dziećmi polskimi mogą się tutaj zintegrować. Nawet nie muszą znać języka, widzę, że się doskonale bawią dzieciakom. Nie potrzeba nic więcej, wystarczy właśnie troszeczkę miejsca do zabawy. Także no, pomysł rewelacyjny, bardzo fajnie. Też takie oderwanie się na pewno dla tych osób, które tutaj no, musiały uciekać przed wojną. Myślę, że i dla nich to jest fajne i właśnie dla tych, którzy tutaj mieszkają, którzy mogli tutaj też przyjechać. Ta impreza ma integrować i ona, jak widać tutaj dzisiaj, spełniła swoje oczekiwania. Dlaczego ma integrować? Dlatego, że ludziom przyjeżdżającym z zewnątrz, w takiej sytuacji, w której się znaleźli, w sytuacji wojny, jest bardzo ciężko żyć, więc my chcieliśmy i chcemy pokazać, że jesteśmy im przyjaźni, że chcemy im pomagać, współczujemy im w tym, co się stało. No i chcielibyśmy razem z nimi rozwiązywać problemy i temu to ma służyć, ta integracja. Rolą nas tu, mieszkańców, władz samorządowych, jednych, drugich, jest to, żeby ci ludzie czuli się jak u siebie w domu, bo no i te imprezy tego typu tutaj, gdzie i przy okazji mogą dziewczyny zarobić parę złotych, podzielić się trochę swoimi talentami kulinarnymi, no sprawią, że one się będą tutaj lepiej też czuły. I my jako mieszkańcy to też dbamy, staramy się im znaleźć pracę, pomagamy jak możemy. Myślę, że jeśli ten dzisiejszy piknik wyjdzie, będziemy kolejne takie organizować. To jest też fajna integracja, zabawa, możliwość spotkania, bo oprócz tej kuchni, o której tylko mówimy, to jeszcze mamy dmuchańce, mamy watę, mamy komisarza lwa, w związku z tym każdy, kto przyjdzie tutaj, znajdzie coś dla siebie.